ale chmura przeszła. I tak sobie pada, nie pada, pada, nie pada. Ale ciśnie. I tak sobie pada, nie pada. Taka czekoladowa chmura. Tam widać skrawek błękitnego nieba. A tam znowu czekolada. I tak pada i nie pada. Dzisiaj odcinek o padaniu i niepadaniu. Słyszycie jak grzmi? Uuu, pierdut gdzieś było. O, słuchajcie. A przyszedł mi alert dzisiaj, że ma być burza. Ale grzmi, ale długo. Takiego bąka też jeszcze w życiu nie puściłem. Chciałem wam pokazać Leukokaz jak szaleje. Chodźcie zobaczyć, jakiego liścia wywaliła, to świat nie widział. Na garaż już weszła. A była taka przyziemna. A teraz patrzcie, co tam się wywala. Jest przeogromne. Tylko tędy chyba się tam nie dostanę. Muszę iść dookoła. W ogóle jaki dziwny kolor jest. Taka... O Jezu. Jakie tam chmury atomowe. Tragedia. Mam nadzieję, że gradu tylko nie będzie, bo sałatkę zrobi mi z mojego Maurelasa. Jest przepotężnie wielki. A te kanny? Ta kanna ma 2,5 metra. Jest przeogromna. Patrzcie. Garaż. 2 metry z czymś. No i jest nad garażem. No, 2,5 może przegiąłem pałę, ale 2,30, 2,20 to lekko. Nie no, garaż ma 2,20. Ja mam 1,80 m. 7 jest tu, bo to musi mieć 2 metry z czymś. No będzie z 2,40, dobra. Idę do środka zobaczyć szwagier jakąś szlifierką nawala. Czekaj, czy ja tu wejdę. Patrzcie, alokazja jakiego liściora wypuściła. Taki liścior piękny, elegancki, ładny, cudowny, wspaniały. Ale dzisiaj idziemy zobaczyć leukokazję, bo ona robi coraz większe. Wow, w moich oczach. Tylko ja już tutaj nie mogę się przeprawić. Ja pierniczę. Tu. To się nie da opisać. Może... Tu się wylało. Jest przeogromny ten liść. I wiecie co jest fajne? Tu idzie następny. O, ale se daszek zrobiłem. I tutaj idzie następny. Jest już przeogromniasty. Jednemu się już uschło. Ale tu jest mikroklimat. Zobaczcie ten malutki liściak, jaki jest duży. O, ten mały jest taki duży. Jest większy niż największy alokazji. A ten, to zresztą widzicie, jest przeogromny. Ten to nie ma o czym dyskutować, ale to robi przeogromne wrażenie. Szkoda, że na żywo tego nie widzicie. Czekajcie. Nie wiem, może teraz coś będzie lepiej widać. Pierdzielone. W ogóle jakie to twarde. Dacie wiary. Takiego liściora. Jaram się, bo to pierwsza taka wielka kapusta mi urosła. Nigdy takiej nie miałem. I dlatego ją tak muszę, wiecie, wydotykać. Wymacać. W ogóle deszczyk pada. Znowu się rozciapciało. Ale na szczęście na mnie tu nic nie pada, bo mam dach nad głową. Teraz musiałbym stąd jakoś wyjść. Albo sobie kucnę i tu do góry to nagram jeszcze. Szkoda, że telefon nie oddaje skali tego.
ten liść jest taki, o, kielichowaty, tak do góry. To idzie do góry i to idzie do góry. Jakby to na płasko rozłożył, no to przeogromny by był. Zresztą i tak jest ogromny i bez tego. I w las, na garaż, czyli ponad 2 metry. Znowu się rozciapciało, spadam, nim po prostu jakaś burza przyjdzie, bo nie zdążę nawet do domu dolecieć. Teraz muszę jakoś się stąd tylko wydrapać. Ale te konny też robią robotę, patrzcie jakie łodygi czerwone. I wszystko mam tutaj w cieniu. I wszystko w takim cieniu rośnie, bo wszystko jest tropikalne, tutaj ma być gorąco, a nie słonecznie, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu taką alokazję, czy co to jest, nie wiem, ktoś się zna na tym, to nie, bo nie pamiętam, ma czerwoną łodygę, to tak tu fajnie wygląda. Przesadziłem do dużej doniczki i sobie tu fajnie rośnie. To jest Cavendish, tylko nie wiem jaki. Muselka, powiedzcie mi, jak ja mam podział zrobić? Jak to z cholewek wychodzi? Nie wiadomo, jak tu podział zrobić. U Szczupłego byłem ostatnio. Jak u niego larga zobaczyłem, to mój to sadzonka w porównaniu do niego. No, tak wielkiego ma tego bananolca. A u mnie coś tak słabo rośnie, ale i tak megaśny jest, wielki. Zobaczcie, to jest moja dłoń. I liściarz jest długi. No i z taką czerwoną pręgą. Aha, tu już wszystko pełne, zbiornik pełny, beczka pełna, druga pusta. W połowie pusta. Ale już nie chcę mi się dopełniać, bo nie ma sensu. Bo to i tak już koniec sierpnia, zaraz. To już chyba raczej takiego podlewania to nie będzie. Jeszcze tak na szybko bambusy chciałem zobaczyć. Super, kurde, przyszło to tutaj. Zaczyna padać. Króciutko tylko niestety dzisiaj, bo było deszcz. Nie da się nawet z domu wyjść sobie siąść. Żartuję, i tak bym nie siedział, bo bym poszedł coś robić. Ale tak właśnie teraz przykuło moją uwagę. Zobaczcie, ta palma straciła gdzieś w tym roku wszystkie liście do gołego pnia. Wszystkie odrosty. A zobaczcie, jak się odbudowała. W sensie te odrosty, jak się odbudowały. Kurczę. Tu są te lidlowskie, co dosadziłem. No to ten odrost jest większy już niż te z Lidla. I tutaj z tej strony tak samo pięknie rośnie. Pięknie się odbudowało. I tutaj też. Wszystkie stożki wzrostu wyleciały. Wszystkie. Tu czupryna też się odbudowała. Zresztą widać tu tą zieleń, a tutaj to żółte. Mnóstwo liści naraz. 4 liście naraz. Wszystko sztywne, zielone, ładne. Kurczę, muszę zrobić kiedyś odcinek o palmach. Tak naprawdę za każdym razem mam taki zamiar. Jakieś pomiary zrobić może, coś powiedzieć, nie wiem, tego zmierzyć, bo coś mam wrażenie, że 100% przyrósł w tym roku. 100% to nie, ale jakieś 30% całkowitej wielkości pnia na pewno przyrósł i chciałbym to nagrać, jakiś odcinek może. Może jak przestanie padać, się zrobi cieplej. O, przepraszam, chwileczkę. Co to? No. Tu są 3 palmy. 4. Duża, średnia, mała i najmniejsza. I będzie w jednej osłonie i mam z głowy. Dobra. Idę, bo jestem już cały mokry. A, jeszcze Wagnerka wam tylko na szybko pokażę. Wagner to oszaleć idzie. To pamięta na wiosnę, wszystkie liście zgniły i wszystkie obciąłem. Wszystkie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mnóstwo dookoła, bo były zgnite i połamane. Całą koronę wymienił. To jest wariat. Całą koronę wymienił i cały czas wychodzą.
Jeden, drugi się rozkłada, trzeci już rozłożony. No, w tym roku to ładnie przyrosło i ma przynajmniej już jakiś pokrój ładny.